Cześć, witajcie, z tej strony Mondo, a to jest kolejny odcinek gry Ori and the Blind Forest na moim kanale. W poprzednim odcinku skończyliśmy w tym miejscu, po tym jak jakby uaktywniliśmy na nowo Ginsto Tree, strącił nas tutaj nasz, powiedzmy to, wróg Kuro, a znalazł nas ten pająk, który chciał nam wtedy buchnąć tą wodną żyłkę, czyli Gumo. Teraz znajdujemy się w takim miejscu. Poprzednie uaktywnienie drzewa spowodowało to, że woda w lesie stała się no przejrzysta i po prostu z tego, co przed nagraniem sobie zacząłem, mogę w niej wpływać. Tu nad głową mam pasek tak jakby powietrza i coraz muszę go zaczerpywać, bo jak tego nie będę robił, to po prostu się utopię, z tego co pamiętam. Tylko nie wiem, czy od razu się utopię, czy po prostu będzie mi zabierać HP. Jeszcze tego nie sprawdzałem, powiem szczerze, bo też nie chciałem tutaj raszować jakoś mocno do przodu. Ale w miarę opłyniemy sobie tutaj wszystko. Bo aktualnie musimy znaleźć znowu dwa keyframe'y do tego, żeby otworzyć kolejną bramę i przejść dalej. Planowałem właśnie przed odcinkiem też, kurde, jakby to powiedzieć, no... wrócić do dawnych lokacji, o tak, to jest odpowiednie słowo. Wrócić do odpowiednich lokacji, do odpowiednich, do poprzednich, gdzie na przykład zostały jakieś pewne przedmioty, typu jakieś expy, czy chociażby zwiększenia HP, czy właśnie energii. Tylko dlatego, że musiałem tą bramę otworzyć, bo po prostu nie widzę opcji, żeby się inaczej cofnąć bez otwierania tej bramy. Bo my znajdujemy się dokładnie tutaj, a żeby się cofnąć gdziekolwiek, no to bym musiał aż tędy lecieć, a nie dam rady po prostu. A szkoda, bym sobie właśnie tam wrócił te bramy, gdzie tam było trzeba po 3 te energy cele dawać, żeby bramę otworzyć. Też bym sobie potwierał, tam wszystko pozbierał, co mogę. Żeby po prostu nie robić tego na odcinku, bo ja wiem, że to troszeczkę długo potrwało. Spróbujemy się dostać tam do tego, do tej stówki expa. Tak zrobimy. Co my tu możemy zrobić? No nie doskoczymy tam, ale... o, tu się świeci, dobra. I od razu mogę wam powiedzieć, że ja wiem doskonale, że ja mam drewnianą spację i drewnianą klawiaturę, ale no nic z tym nie zrobię, to jest taka klawiatura, no. Są uroki posiadania mechanicznej klawiatury do nagrywania, no. Ale nic nie zrobię, nie mam następnej, jakiejś innej, ale może coś ogarnę, także będzie dobrze. Nie wiem, dlaczego sobie nie zapisałem tam. Ale Ori całkiem sprytnie tutaj popyla po tej wodzie, zwłaszcza jak się dusi spację. No wtedy dostaje tak jakby takiego speeda. To musimy wpłynąć na chwilę, żeby się... no ale nie ma szans, żeby tutaj zrobić tego zapisek. No raczej nie ma. Dobra, płyniemy więc dalej. Będziemy szukać jakiegoś miejsca dla siebie. O, bomba. Dobra. Tu widzę, że będziemy mogli zapisać i mam pierwszego keyframe'a. Bardzo fajnie. I lecimy dalej przez te cholerne zgniatacze, tak to mogę nazwać. Zdążymy, zdążyliśmy na szczęście. Dobra, wpłyniemy sobie tutaj. I teraz tu bym zrobił tak, żebym po prostu rozwalił te dwie banieczki, tak to nazwę. Skoczę sobie tu zapisał. Okej. Okay. Nie, fajnie. Nie ma tu jakiegoś ukrytego przejścia. O cholera. Cholera, cholera, cholera. O dobra, udało się. Nie, nie udało się. Lol. Znowu nie grałem trochę w Ori, zrobimy sobie pewną przerwę. Ale tak grasz. Czemu nie mogę się tak jakby odbaszować od tego czegoś, tych strzałów? Dziwne. Dziwne, dziwne, naprawdę. Teraz głupio zginąłem tylko dlatego, że chciałem to sprawdzić, czy na pewno nie mogę. I wydaje mi się, cholera, że nie mogę. Dobra, MLG. Dobra, wskoczę sobie tutaj, zapiszę i jeszcze popłyniemy w tamtą stronę. Przez te... o, fajnie, 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 naprawdę fajnie. Teraz muszę bardzo szybko wracać tutaj. I znowu zapisać. A czy my mieliśmy dzisiaj tutaj map stone? Nie, nie mieliśmy. To nie będzie dopiero za tymi drzwiami, ale spoko. Mi się podoba. Ja lubię takie rzeczy zbierać. Nie zdążę.
Nie zdążę. Mówiłem, że zdążę? No mówiłem. Teraz mogę nie zdążyć i cholera, będzie problem. Tak, blisko. Drewniana spocja do boju. Dobra, zrobimy to na spokojnie, nie ma sensu ginąć milion razy. Już tak zginąłem 108 razy. Myślę, że dojdę w ciągu całego let's playa do... powiedzmy to... pół tysiaka na pewno, a czy tysiak to nie wiem. Wiem, że już mamy odkryte 3 cutscenki z 5, czyli jest dobrze w sumie. Czyli to jest taki sygnał dla nas, że już no niewiele zostało w grze. Mi się wydaje, że jakieś ukryte przejście jest, ale no nie chcę próbować. No. Teraz powinno się udać bez problemu, chyba że to piranie nam przeszkodzi. Nie, dobra, jest spoko. Okej, idziemy sobie teraz w lewo. Okej. I tutaj... tutaj mamy żuka, którego no nie wiem jak mam pokonać. Przyznam szczerze, że już się zastanawiałem dzisiaj nad tym, ale wciąż nie wiem, no. Nie wiem, czy mogę się od niego odbić. No mogę. Uff, udało się. Tu zagrodzone, tu zagrodzone, tu zagrodzone, zagrodzone, zagrodzone. I tu mamy jakąś kolejną moc, która jest na pewno celem dzisiejszego odcinka. I zgaduję, że to będzie moc, która pozwoli nam właśnie niszczyć te takie, powiedzmy to, przeszkody półterenowe, których nie możemy niszczyć normalnie, tylko musimy to niszczyć jakąś mocą. Na przykład tak jak tutaj. No nie mogę tego zniszczyć tak, więc muszę to jakimś innym sposobem. O! Ukryte przejście. I ability point. Dobra, tu musimy wrócić na pewno. To jest taka pozycja obowiązkowa. Poszł won. Dobra, tu już się udało. Tu do bramy sobie wejdziemy bez problemu. I okej, idzie w miarę sprytnie dzisiaj. Nie powiem, że nie. Bo jak na 7 minut, to jest całkiem fajnie. Teraz powinienem się zastanowić, o co może tutaj chodzić. Bo tu tak, mamy wodę, w której pływają sobie te piranie. Ale my pójdziemy sobie tradycyjnie górą. Może wracając zejdziemy dołem. Może powinienem w sumie zapisać, ale... no to sobie zapiszę. A, okej. O, myślałem, że to złapałem. Dobra, przejdę tam, to sobie zapiszę. Tak, tych energy celi teraz jest dość dużo. Cały czas się jakieś trafiają. Tu sobie wskoczę, zbiorę tego Nergisela i tu zrobię sobie portal, okej. W sumie to nie jest jakaś wielka różnica. Ale zawsze to dostaliśmy bodajże jeden punkt życia. Baszowanie nie wychodzi mi już tak dobrze, jak wychodziło mi w poprzednich odcinkach. Powiem szczerze, znaczy w poprzednim. Tam gdzie przez drzewo uciekaliśmy, to był naprawdę... Okej. Dobra, czaję. Czyli tam coś fajnego musi być na górze, bo wejście tam jest troszeczkę pokomplikowane. I zadziała tylko wtedy właśnie, kiedy się odbije drugi raz od tej kulki, bo jak widzieliście, dość wysoko poleciałem. Ja tam pójdę, nie ma opcji, nie poddam się. Ja i moja drewniana spacja. Naprawdę to są kolce. Serio, nie zauważyłem tego. Myślę, że koniec końców seria z tej gry nie pociągnie już długo. Bo jak tak mówię, właśnie patrzyłem, nawet po cutscenkach, to cutscenek zostało nam 2 do końca gry, także nie jest dużo. Fakt, że tutaj tych world eventów mamy jeszcze 4.
Ale może nie będziemy wszystkich robić? Coś takiego będzie? Okej, okay, jeszcze raz, dwa. 7 leveli, żeby dostać triple jumpa. Okej. Okay. Nie wiem, czy mi się tak opłaci, ale naprawdę double jump mi się podoba. Jakbym miał triple jumpa, to będzie super. W pierwszej chwili nie będę go ogarniał, bo będę przyzwyczajony do skakania podwójnie tylko. Dobra, udało się. Uwaga. Cieszę, że Soul Link is ready. Wow. A, czyli to była jedyna droga dotąd. Spoko. Łyk herbatki. W gardle zaczynało zasychać. I absorbujemy moc drzewa. No, tak jak mówiłem, stomp, ale no, to było do przewidzenia. Nie, nie robiłem tego, jeżeli ktoś chce o to spytać. Nie byłem tu dzisiaj wcześniej. Nie wiem, czy gra mi się zapisała, czy nie. Nie pamiętam, czy mi się w takich momentach gra zapisuje. Prawie byłoby fajnie, jakby on się tam pojawił. Fajnie, wbiłem kółeczek. No, kolejna fajna tak jakby funkcja tej gry. Która no jakby nie patrząc coś nam zmienia. O, rozwiązała się zagadka, jak mam pokonać tego żuka. Tego, którego nie mogę pokonać. No siema gościu, dostajesz pierdol szybki. Szybki oklep na pysk. Okej. Okay. Tu właśnie mieliśmy to wejście, tylko cholera, no nie wiem jak... Pewnie muszę stąd doskoczyć, nie? Ale lecimy tu od razu po drodze, no i później pójdziemy tu do tego ukrytego przejścia, nie? I myślę, że tam będziemy mogli zakończyć materiał. Taki do 20 minut dzisiaj będzie. Ale no, gra motywuje bardzo do grania w nią. To jest coś pięknego. Aha, czyli ja przy każdym takim stąpie tracę życie. Z tego co mi się wydaje, tak? Nie, nie zawsze. Przy chwili straciłem 15 hapsa, nie wiem czy tam widzieliście. Chyba, że to chodziło o jakąś wytrzymałość tego drewienka. Za niego jest bardzo dużo ekspa. Jest prawie tyle, co za te zbieranie tych główienek od ekspa. Ability cell, jej. O, a tu jest easter egg? Można tak to nazwać? Znaczek Zeldy. Linka znaczy. Czyli nie mogę się doszawać do góry. Szkoda, jakbym mógł tego stąpa do góry robić, to był całkiem cacy. Wtedy by to dawało takie możliwości. Dobra, udało się jakimś cudem, nie wiem co ja tam zrobiłem. Okej. Okay. Mówię, dociągniemy do 20 minut i zakończę dzisiejszy materiał.
Goście, już jestem lepszym skillerem w tej grze już. Prosto mnie nie zabijesz. Wow, kolejne ukryte przejście, które nie widziałem. Użyłem, bo mi się zdawało, że jakoś dziwnie się świeci ziemia. Myślmy, jak ja to mogę zrobić. Wiem, możemy spróbować się zrobić na dwa sposoby. Albo tak. Nie uda się tak. Ale czy mi się opłaca aż tam taki, jeżeli nie będzie tam stamtąd wyjścia jakiegoś normalnego, to mi się to nie opłaca. Ale nie zapomniałem, że tak się nie udało. Double jumpem mi się chyba nie uda tędy przejść. A tutaj i tak zbieramy na... No double jumpem mi się nie uda. Dobra, darujemy sobie tutaj. Wolę nie tracić czasu. Ale strasznie dużo tu jest jakichś ukrytych miejsc w tej grze. Fajnie. Tak, przed chwilą mówiłem, że jestem takim skillerem w tej grze. Jestem chyba bogiem, a teraz piznąłem twarzą w kolce. Znowu się to samo zaczyna. Nie, to jest, kurde, poważny znak, że trzeba kończyć materiał, bo będzie kiszka. No, jeszcze strzałą musiałem dostać, jeszcze jeden i ginę. Powiem szczerze, że wierzę w jakiegoś Energy Cella. A, to też byłem. Okej. Okay. Tu na dole nie byłem. Ale tu na dole jest to takie chyba fajna rzecz do zapisywania, tak? Tak jest, udało się. Przed nami długa droga. Jeszcze cholera, nie wiem dokładnie którędy. Dobra, ale dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Od razu zapraszam was do następnych, bo następne też się na pewno ukażą, bo będę je nagrywał nawet za chwilę. A także zapraszam was do subskrybowania i komentowania materiałów na moim kanale. Na razie.